Dobry wieczór Państwu. Maciej Turski. Hubert Miściwojewski. Zapraszamy naszych gości. Sylwester Wardęga. Oj, tutaj może się naprawdę zagotować, może być bardzo gorąco. Jako drugi zmierza człowiek, który zawsze jest niezwykle enigmatyczny, więc sam Amadeusz Ferrari Rossi. Dzień dobry, Amadeusz. Cześć. Cześć, Amadi. Hej. No i słuchajcie... Straight from Dubai. Tak. A bo jest to jest Oroś. Nathan Marcoń albo jakiś jego kolejny alter ego. Moje życie to jest Oroś. Nie wiem, Oroś. O co tutaj chodzi, ale za momencik... A moja miłość to jest. Oj, Nathan. A propos tej całej afery, spodziewałeś się, że to eskaluje aż na taką rangę, że to będzie praktycznie... Nie spodziewałem się, ale też się zastanawiam, czy Kate jest dobrym miejscem, żeby rozmawiać na temat Pandory. Nie, my nie chcemy w żaden sposób gdzieś zagłębiać się w te sprawy, bo też... Jesteśmy straszu. Ja? No, nie, tylko reakcja. Sponsorem filmu jest Raid Shadow Legends, jedna z moich ulubionych gier. Jest dostępna zarówno na komputer, jak i telefon. Najbardziej w tej grze podoba mi się to, że jest ponad 700 bohaterów i można ich używać do budowania swojej własnej strategii, która umożliwi ukończenie najtrudniejszych wyzwań, takich jak lochy, bossowie czy areny PvP. Świetna grafika zarówno na komputerze, jak i telefonie umożliwia wczucie się w niezwykły świat fantasy, co sprawiło, że miliony ludzi na świecie pokochało tę grę. W Raid Shadow Legends nie ma czasu na nudy. Co miesiąc są aktualizacje, a nowe poziomy, bohaterowie i wydarzenia czekają, żebyś się odgrył. A propos wydarzeń, czeka na ciebie konkurs Hydra Clash, w którym ty i cztery inne klany mierzycie się ze sobą, kto mocniej uderzy Hydrę. W ten sposób możesz rywalizować z Hydrą i klanami jednocześnie. Ale to nie koniec. Ta gra ukrywa w sobie niezwykłą opowieść, którą można poznać poprzez Raid Call of the Arbiter. To zupełnie nowa seria, która rozszerza historię postaci i ich pochodzenie. Wprowadza kilka zupełnie nowych bohaterów z serii, z którymi będziesz mógł wcielić się w rolę. Skartorzis to moja ulubiona postać. Najbardziej lubię go za jego uniwersalność. Może działać zarówno jako skuteczny lekarz w drużynie, jak i jako zabójcza maszyna do zadawania obrażeń. Jego obecność w drużynie zawsze zapewnia mi przewagę w walce. Te wszystkie niesamowite wydarzenia czekają na ciebie. Nie zwlekaj dłużej, pobierz Raid Shadow Legends. Jeśli jesteś nowym graczem, dostaniesz pakiet startowy z przedmiotami i bohaterem, który pomoże ci się rozkręcić. Kliknij w link w opisie lub zeskanuj kod QR, przejdź tutorial, no i co? Widzimy się na polu bitwy. Ja? No nie, tylko reakcja. Nie, bo uważam, że to nie jest też odpowiednie miejsce, to co Sylwester powiedział, że tutaj jesteśmy, aby rozmawiać o gali najbliższej, nadchodzącej. Czy został przekazany... Tak, mnie sprawa bardzo tak psychicznie przytłoczyła. Na pewno się nie spodziewałem czegoś takiego. Dlatego myślę, czy wiesz, tak jak powiedziałem chyba na streamie, czy na przykład może pod koniec przyszłego roku, albo 2025, czy sobie nie odpuścić trochę tego internetu głównego nurtu i sobie robić jakieś tam niszowe rzeczy. Czy ale taka... w lesie coś takiego. A, okay. I tak do lasu, tak. Tak, gdzie mieszkasz, także nie streamy wiesz, z lasu. Nathan, skąd pomysł w ogóle na twój strój? Co on symbolizuje? Sprawa wygląda tak, że planowałem zamieszkać, nie tylko ja, planowałem zamieszkać w Dubaju. A wy byliście razem w Dubaju. Nie, do Tajlandii pojechać. Dom chcesz już kupić. Nie, dom w Polsce mieszkanie. Budować. Mieszkanie w Tajlandii, w Dubaju, tak, ale pod wynajem chyba się zdecydowałem. Wiesz, aha, chodzi o to, że... Ale mieszkanie czy dom? Dom w Polsce zbudować. Okay. Pytałem dewelopera jakiegoś, okay, tam architekta, że mi to zbudował. Fajnie, bo chcę, wiesz, salę mieć treningową, ponieważ ja mnie żeduję w C, jak mówiłem, za 2 lata. No właśnie, i tutaj się zatrzymajmy. Daj mi nie, Hubercie. Tak? Ja mówię. Daj mi dokończyć. Salę treningową, saunę, basen, siłownię. Pokój. Tylko dla mnie, bo ja jestem samotnym wilkiem. Ja nie potrzebuję kobiet do życia. Ja się dobrze czuję samotnie. Chociaż jak jakaś kobieta może wejdzie, to okej, chociaż ja stronię od kobiet na razie. I proszę, kontynuuj. Nathan, czy nie odkleiło cię za bardzo z tym UFC? Oczywiście, że nie. Że powiedział, że będzie większą gwiazdą UFC niż Conor McGregor. Że mierzę do tego, wiesz? Mierzę do tego. Są troglodyci, którzy uważają, że mierzą po prostu do KSW. Ja mierzę do UFC, bo jak chcesz być najlepszy w Polsce, to nie będziesz najlepszy w Polsce. Ja nie mierzę na jakiegoś Conora, Grzegorza, ja mierzę jeszcze wyżej. Ci powiem, dasz mi 2 lata na trening przygotowania. A nie boisz się właśnie tych zaczepek, co kierujesz w stronę Denisa? Sylwestrze, ja się nie boję nawet śmierci. Od tego zacznijmy. Czego ja mam się bać? Od jakiegoś pseudoprawilniaka Denisa. Mówisz o Denisie Załęckim, a tak? A czemu uważasz, że to pseudoprawilniak? O Penisie Załęckim. A kim jest Denis, jak nie pseudoprawilniakiem? Kim jest Denis? Ale czemu pseudo? Bo, okej, nie będę użył takich słów na wizji, bo wiem, że oglądają to młodzi, ale jakieś swoje rzucasz slangi o Rozję Aniusie. Mówi, że ręki policjantowi nie poda, mówi, że ręki nie poda żołnierzowi. Jakby mu się chata paliła, to by zadzwonił na straż pożarną? Nie, to może podpalę mu chatę, co?
jeżeli chcielibyście, żebyśmy wykonali telefon do Denisa Zełenskiego i skonfrontowali go z Natanem, to piszcie na czacie. Trzeba się zastanowić, czy warto. Czy Fame chce być kojarzony z takimi osobami? I uważam, że stanowisko organizacji Fame będzie stanowcze, a więc będzie odcięcie się od tych zachowań cały czas i w żaden sposób nie musi organizacja iść za tym krokiem, nie musi czuć żadnych obaw ze względu na to, że ktoś przekracza pewne bariery i będzie więc ten... Więc może właśnie z racji tego sobie darować ten... Znaczy dostaliśmy też informację, że telefonu nie będzie. Telefonu już nie będzie. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, że Denisa w klatce rozpierdolę. Tylko moim jest jakby priorytetem to, aby sędzia zamknął klatkę i połknął klucz. Natan, ale nie widzisz... mógł spierdolić. Ja jedynie z czym bym przegrał z Denisem, to w spierdalaniu, nie wiem, bieg na 100 metrów na przykład. Widzimy największe sylwetki, a więc main event, to co wiedzieliśmy w połowie już wczoraj, a mianowicie Sylwester Wardęga. W końcu ktoś wygra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o main event, to jeszcze jest no, spore urozmaicenie, że tak się wyrażę i to na pewno będzie dzięki temu o wiele, wiele bardziej ciekawsze. Będzie coś ekstra i co, może zacznijmy sobie od samego dołu? Zadyma kontra Polish Zombie. To jest pierwsza walka. To jest pierwsza walka. To jest pierwsza walka. Zaczynamy, słuchajcie. Nie ma tych dziewczyn z Goats jeszcze? Czy już je usunęli? Są. I czy, poczekaj, to jest druga walka. Sekundę. Dziewczyny z Goats, które przyszły się upokorzyć na wizji, po prostu, przyszły się upokorzyć na wizji, mają kurwa wyżej miejsce niż Zadyma, tak? Tak, słuchaj, tylko organizacja, zaraz, organizacja ja Fame, tutaj troszeczkę wytłumaczenia. Tutaj od samego początku mają być duże emocje. Kibic ma otrzymać dawkę emocji. Czyli nie odbierać tego, że ta pierwsza walka to jest najsłabszych i takich najmniej medialnych zawodników? Bo od samego początku to ma być duża dawka emocji, ma się dziać, to napięcie ma być wysokie. Natomiast się okazało, że one mają jakiś zatarg jeszcze, one są z odcinka... Czy one są od ciebie z odcinka? No, tak. Ta Iga blondynka, no? Była taka najbardziej z tych wszystkich dziewczyn tam utalentowana, żeby gdzieś coś podziałać w tych social mediach. A ta druga to było takie totalne przeciwieństwo, cały czas jakaś taka... Ona też powiedziała, że Polski fajniejszy od ciebie i ty się wtedy strasznie obudziłeś. A, tu już wiemy o co chodzi. Tu już wiemy o co chodzi, o Mateusz. Sylwek, chyba to... Jak przychodzi się dziewczyna z tobą umówić, ale by powiedziała, wiesz co, ale tak w sumie jakby Hubert przyszedł... To wolałbym się umówić z Hubertem, no to masz coś takiego, to elo. Ja się nie dziwię na przykład. A jak byś ocenił? Uważasz, że Amadeusz ustępuje w czymś Kacprowi, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny? O właśnie, kto jest bardziej zadbany, powiedz. Tak, to jest Amadeusz czy Kacper? Ale ja z nimi nie przybywam. Ale kto jest bardziej zadbany? W ogóle stawiacie mnie strasznie komfortowej sytuacji. Ja ostatnie 2 miesiące spędziłem w Dubaju, w 5-gwiazdkowych hotelach. Ale tak, to nie ma znaczenia. Co to ma za znaczenie? Nieważne, co tutaj Kacper by nie robił, to ostatnie 2 miesiące na pewno przebywałem w dużo, dużo lepszych warunkach, więc a w Dubaju myślę, że ostatnio jestem bardziej zadbany. No Kacper całe szczęście wrócił z wakacji z Izraela, bo też przecież... Tak. Czyli ty postrzegasz, wtedy jesteś zadbany, jak bywasz w drugich hotelach? Nie, ale... To jest abstrakcyjne. To jest abstrakcyjne. Być może obstawiam, że pewnie nie byłeś nigdy w tak drogich hotelach, bo jakbyś był, to byś wiedział, że jak płacisz po kilka tysięcy za noc, to oni cię, to o ciebie tak muchają, huchają. A dlaczego mam o tym nie mówić? Ale zabolało, nie? Nie? Troszeczkę zabolało. Zabolało. Ja jestem o zegarku, G-Shock i kurwa kampanile trzygwiazdkowy. G-Shock? To jest... nie będę mówił marki, to jest zegarek triathlonowy, który bada cały czas moje tętno. Śmieję się, że mam tutaj G-Shock i kampanile. Ja nie mam żadnego i co? A się czuję wartościowszym człowiekiem od ciebie. Dlatego myślimy... Czekaj. Dlaczego uważasz, że nie jestem wartościowym człowiekiem? Ja się uważam, że ja jestem bardziej wartościowy w takim względzie, że właśnie innych nie postrzegam przez pryzmat pieniędzy. Fajnie sugerujesz ludziom, że ja postrzegam innych przez pryzmat pieniędzy. Tak zrobiłeś ale... tym momentem. To twoje słowa. Nie. Tak, to, a to nie było hotel... miszaczku tak, że siedziałeś i kpiłeś z mojego zegarka, że byłem w Dubaju. Nie. Ewidentnie, nawet na ten to dotrzyk będzie, co, boli dupka, nie. To? No, i widać było taką malutką... Czekajcie. Dajcie mi odpowiedzieć. Uporządkujmy to. Dajcie mi odpowiedzieć. Ja powiedziałem tylko, podpisując się pod narracją Sylwka, że faktycznie przebywanie w 5-gwiazdkowym hotelu i posiadanie zegarka, który jest bardzo drogi, nie świadczy o tym, że jesteś zadbany bardziej od kogoś, kto nie ma tego zegarka drogiego i nie przebywa w 5-gwiazdkowym hotelu. Uważam, że można dbać o siebie, nawet nie posiadając takiego zegarka. Stańmy. No ale jak tam masz, kurwa... Dobre przemówienie, brawo. Gratuluję. Sam sobie no, pięknie. Chyba musiałem. PR podbity. Ale uraziło cię to, co powiedziałem? Maciek 27-letni, to jest nie mówił. Ma rację ten Turski. Ty możesz się uważać, że ty jesteś ode mnie bardziej wartościowy, a ja sobie uważam, wiesz, bo oczywiście, mamy inną tak. Ja też jestem zadbany. Ja na przykład, jak lecę gdzieś na wakacje, to wolę właśnie iść w tą
takie biedniejsze rejony, bo lepiej poznaję ten kraj. Ale spoko, ja też uwielbiam zwiedzać świat i tak dalej, ale kurwa, po nitce do kłębka, głupie było takie żartobliwe pytanie, czy czuje, który jest z nas bardziej zadbany, a wiadomo, że najbardziej zadbany było, jest tak, Sylwester, jest, bo to było nawiązanie do tego pytania, to przebywając zrobić do Fagaty. Przebywając kurwa w Dubaju, jak płacisz za to wszystko, to masz wszystko podstawione pod nos i masz sztab kurwa specjalistów dookoła, który o wszystko zadba i nawet ci do pokoju przyjdą, lekarz ci przyjdzie do pokoju, dobra, zrobią wszystko. Idziemy, wierzymy, że nie zadbasz tak bardzo o siebie, tak, w bloku, okay, na pewno, idziemy dalej. Jak w ogóle kurwa w ośrodku. Niby że kurwa sobie ze wszystkiego się śmieć. Tak, i mówią, idziemy dalej, nie odpowiadaj. Ale zobacz, dobrali się we dwójkę, teraz chcę przejść do twojego starcia, Nathan. Dobra, team przegrywy versus team wygrywy. Ja nic nie przegrałem, a to neutralnie grać. Wartościowy człowiek. Masakra. Przegrył, nie przegrał. Teraz pan Nathan mówi, Hubercie. Teraz mówi Nathan, dawaj. Ty się śmiejesz, bo ty lubisz się śmiać. Cały czas się śmiesz na bestiarze z mojego UFC. To myślisz, że żart to jest w tym UFC? No stary, przegrałeś jeszcze niedawno z Darol Wem przecież. Puka, spoko. To mogę teraz cię zweryfikować, jak nie wiesz mojej... Możemy, tak, dawaj. Naprawdę, teraz trzymam. Ale co ty kosztowało, kurwa? Wiesz, że to kosztowało? Nie w moich butach. Nie, wersalce. Dobra, stary, weź. Naprawdę. Ty nie wiesz, w jakich jestem umiejętnościach aktualnie. No. Bo ty wiesz, dla żarciki sobie możemy porobić face to face, a my ale zobaczymy, jak się będziesz, chłopaczku, kurwa, śmiał, jak wyjdziesz. Chłopaczku, ja bym cię, chłopcze, nawet nie skrzywdził. Od tego zacznijmy, a ty możesz jedynie co zrobić niedługo. Jak będę w UFC, to z Kaniowskim moje walki, kurwa, na kanotypuję obstawiać UFC. Kto wygra, ja czy Khabib, kurwa. To jedynie cię czeka niedługo. Ale... Sugeruję, że potrenuję trochę dłużej, to w stójce jestem w stanie pokonać Khabiba. Czy ty, Nathan, wyjdziesz obojętnie z kim? Nawet teraz jakby ci dali szeligę, to ty wychodzisz, bo ty chcesz po prostu zarobić siano i sobie gdzieś to odłożyć? Czy ty naprawdę gdzieś masz aspiracje sportowe, że kiedyś chcesz naprawdę mieć fajny rekord w tej federacji? Przecież dom buduje i mieszkanie. Sylwestra, słuchaj mnie. Ja, Frik, traktuję ogólnie sporty walki jako hobby. Hobby. Inne zarobki. Ja zarabiam tyle pieniędzy. Mhm. Ja sram pieniędzmi. Ja nie potrzebuję zarabiać we Frikach, bo ja na pewno będę walczył w UFC. Nie, że ja chcę, ja na pewno będę walczył w UFC. Tylko to zależy od federacji. Jakie kategorii wagowej? Jak Dana White zadzwoni do federacji, to czy się zgodzą na wypożyczenie do UFC. Mhm. Bo ja nie chcę opuszczać jakby federacji, fame, chcę po prostu pokazać się w UFC. Okay. Ja trenuję 2 razy dziennie, Sylwestrze. Słuchajcie, a trzeci trening dziennie mam umysłowy. Ja na przykład wyjeżdżam do Chin niedługo, przed walką z Szeligą, aby trenować kung fu. Do Shaolin. Wiesz co to Shaolin? Oni się otworzyli na turystów. Świątynia Shaolin. Ja tam będę trenował kung fu po to, aby umysł też trenować. Nie tylko fizyczność, bo ja umysłowo już zjadam Szeligę, a jeżeli jeszcze bardziej umysłowo jakby się skupię, to z automatu jestem wygrany w każdej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o... Ja bym przerwaliśmy temat. Daj mi jeszcze dokończyć. Biorę pełną, jeszcze raz powtórzę, odpowiedzialność za moje słowa. Szeligę, Piotrka, Szeligę, prokuratora, wszyscy wiecie jeszcze kogo. Jestem w stanie wyeliminować z życia. No, spójrzcie po prostu na Piotrka i powiedzcie wprost. Zadajcie sobie pytanie, czy on nie wygląda i nie mówi jak jaskiniowiec, jak troglodyta. Kurwa, pojebał cię, śmietniku? No, czy nie wygląda i nie mówi jak kurwa jaskiniowiec Piotr Szeliga. Jeszcze tym swoim głosem. Co kurwa powiedziałeś? On ma tak przepalone styki, że w ogóle umysłowo jestem w stanie wygrać z nim walkę, że on wejdzie do klatki i on po 10 sekundach zrezygnuje z walki. To jest program Nathan kontra reszta świata i teraz, Nathan, damy ci możliwość konfrontacji z Shelly. Piotrek, Peter, nie wiem jak mogę mówić. Wyzywasz mnie od kurw, od wszystkiego, to teraz nie wiesz jak można mnie mówić. Dobra, to mogę kurwa mówić. Okej, to ta kurwa, w takim razie będę kontynuował moją narrację. Ta pana kurwa, no, szmaciarz, żonojewca, no, prokurator. Ale oszczędnie, Nathan, okay, no, spokojnie. Po prostu chciałem mówić moich słów. No to ta osoba... Śmietnik to jesteś ty, jaskiniowcu pierdolony, i daj mi dokończyć. Nie, wiesz co, w sumie, biorąc pod uwagę twoją twórczość w internecie ostatnimi dniami, to ja cię oszczędzę w sumie, kurwa, tego skalpu, bo już masz, kurwa, 2 konkretne, więc wiesz co, w sumie, kurwa, ty chyba naprawdę masz coś z głową i pasuje, kurwa, iść do lekarza, coś tu zrobić, bo znaczy, naprawdę ty źle skończysz. Jak ty opie rozpierdolisz do Nisa, Zaleckiego, do Nisa Labrygę, mnie, to kto następny? Conor McGregor, kurwa? Jak ty z człowieku, kurwa! Już skończyłeś monolog? Ale to tylko ty się śmiejesz, ale okej. Okay. Dobra, jaskiniowcu, troglodujecie, pi***.
pierdolony. Z Rzeszowa niedługo zdolisz, robisz przeprowadzkę z Rzeszowa, bo cię gonią do Warszawy, a ty kto myślisz, że... Kto mnie goni? To dlatego chcę walkę z tobą, między innymi. Dla konferencji, dla face to face. Dlatego chcę cię k***ć w oktagonie. Tylko jak mówiłem, tylko tobie żonka zabrania, przepraszam, nie twoja żonka, tylko żonka trenera ci zabrania i zabrania tobie też trener w tej walki wziąć, bo to nie chodzi o samą walkę, przebieg walki, tylko o konferencję, o wszystko. Bo ty jesteś zniszczony psychicznie, a cię zniszczę psychicznie jeszcze bardziej. I ty coś mówisz o Denisie, że go zaczepiam, a sam pokoju nie siedziałeś. Stary, jakby do mnie podszedł Denis z kolegami, to bym się bronił. Uważam, że masz większe jaja od Piotra Szeligi, bo on jednak... Ja mam tak duże jaja, że Szelidze nos, całą twarz zakrył. Jak ty byś się Natan zachował, gdyby faktycznie podszedł do ciebie Denis? Broniłbym się, na pewno nie byłbym pokorny, na początku bym się bronił. Ale panowie, rozmawiamy o jakiejś abstrakcyjnej sytuacji, ataku poza walkami, także uważam, że w ogóle to nie jest temat, żeby podejmować. Jesteś najgorszym chodzącym człowiekiem na tej planecie. Przepraszam, jeden z najgorszych chodzących. Porył tobie mózg trembolą połączony z Mepedronem. Dzieci drogie, proszę, nie róbcie tak jak Piotrek, bo skończy tak samo jak on. Będziecie wyglądać i zachować się jak jaskiniowiec. On zamiast ewoluować, zamiast iść do przodu, do góry, nie? To on nawet nie stoi w miejscu, on się cofa w rozwoju. Ej, ale słuchaj, każdy kumaty człowiek, który ma więcej niż 45 IQ, czyli nie ty, widzi, jakim jesteś dzbanem, jak kłamiesz, jak to wszystko udajesz, chłopie. Jak chcesz, ja mogę zaraz przyjechać do stream online, kurwa. Przyjedź teraz, w tym momencie, ja czekam. Przyjedź. No to już jadę. A ja nie wierzę, że przyjedzie. Buziaka ci przyjedzie, bo ma blisko stąd. Tak. Tak. Wargę ci przegryzę stromową. Przyjedź. Dobra, dobra. Dziękujemy nie, za to. Ej, wiesz co? Nie, wiecie co? W sumie nie będę mu dawał kurwa atencji. W chuju go mam. Bez kitu. Ej, narobiłeś sport, kurwa, nie, wiesz co? Nie, dość. Ej, ja mam teraz inną walkę, ważniejszą walkę. Jesteś. Jak macie z dom, Szeliga. Jak macie jakieś pytania. Jesteś z dom. To po prostu jesteś nie. Po prostu wiecie co? Jesteś Natan, spokojnie. Ja stanę ponad tym, bo naprawdę nie chce mi się z tym... To jest idiota po prostu, on ma coś w głową, naprawdę. Zresztą sami widzimy jego wypowiedzi. Weź się ogarnij. Naprawdę. Mnie to, wiecie co, to dziwne jest to, że... Ty mówisz, że ja się ogarnę. Natan, już. Nie, ale co innego, to mówisz, że ja się ogarnę, a co ty mi na backstage'u gadasz? Kiedy ja siedzę i śmieję się prosto w twarz. Ej, to ty podchodzisz! Śmieję się prosto w twarz, bo się ciebie nie boję. Bo się ciebie nie boję, zrozum. Nawet co mamy robię? To nagrane, jak szliśmy do pokoju z Darkiem, Darek miał włączoną kamerę, a ty podchodzisz do mnie i mi rękę podajesz i mówisz, że przepraszasz, że to pod show. Jesteś p***nięty, jesteś mocno p***nięty, tobie się styki przepaliły. Ale my mamy to nagranie, kurwa, pilu, chłopie. Mieliśmy, może ci podałem rękę i to mogę przyznać i to było kiedyś, kiedy chwilowo nie mieliśmy konfliktu, bo powiedziałeś, kurwa, tak do tej walki. Śniku, daj mi dokończyć. Ale kurwa, dam z siebie wszystko i myślę, że wyjdę z tej walki wygrany. No i dobrze. No i super. Czekamy. Dziękujemy. Z takim nastawieniem... Dobra. Stulpy z trzeciu jebany, kurwa, ty pierdolona. Piotrek, dziękujemy za telefon. I podsumowując, chciałem powiedzieć, że Piotrek siada jak sika. Dziękuję. Siema, ja jestem stargardzki wojownik i mam pytanie do Marconia. A kto dzwoni? Stargardzki wojownik. A kto to jest? No, powiesz, no, wojownik ze Stargardu. No. Aha. Prosimy o pytania. Maciek. To mnie? Maciuś, no. Tak, do ciebie. Słuchaj, Maciek, bo... Idziemy w dół. Bo ty mnie wkurwiasz troszeczkę. Nie będę ukrywał, wkurwiasz mnie troszeczkę. A czym on cię teraz? Zaraz powiem. Ale dobrze. Tym takimi swoimi głupimi, populistycznymi, pod publiczkę właśnie... Dobrze. ...gadkami. Komu teraz będziesz lizać dupę, jeżeli aktualnie Boxdela nie ma? Komu razem z Hubertem? Komu wyliżecie odbyt do końca? Kogo będziecie chwalić, że schudł, że dobrze wygląda? Za każdym razem, kiedy się pojawia, kiedy na razie go albo w ogóle go już nie będzie w federacji. Fajne pytanie. Natomiast... Jestem ciekawy właśnie, bo jak coś, to ja nie jestem chętny. Już Labryga proponował i Denis pytanie, więc... Widziałem to pytanie na Wykopie. Wykop kazał mu zadać to pytanie. Nie. Na ten po prostu grzecznie ja to zrobił. Ja po prostu jestem aktualnie w kolaboracji z Wykopem. Pokoju. Mhm. A to, że czytam Wykop często, ja nie jestem lubiany regularnie. Na bardzo dobrze. A to, że regularnie... Bardzo dobrze. W środku się to boli. A to, że regularnie czytam Wykop, to... Tak jak ty, Natan. Ale czy jest się jakby czego wstydzić, że czytam Wykop? Nie! Ja nie chcę kasy, bo jakby mówię, to czyli jest kolaboracja. Czyli ty walczysz w ogóle za darmo, tak? Patrz, teraz stop, tak? A teraz ja odbiję, mówię, ale daj mi dokończyć. Ja chcę wyjść z naklejką Wykopu po prostu. A teraz ja odbiję, bo jeśli ja mówię populistyczne rzeczy, jeśli ja się wbijam w ten rytm, to jak ocenisz swoje pytanie, które zadałeś na kanwie tego, co przeczytałeś na Wykopie? To nie jest populistyczna zagrywka. Ale teraz tego nie przeczytałem, może to kiedyś przeczytałem. Czyli uważasz, że on zadał pytanie, żeby spodobać się społeczności Wykopu? Nie widzę innej ale społeczności Wykopa się nie tego... da jakby spodobać. Co nie zrobisz, to jest po prostu łaska Wykopu. A jednak raz próbujesz. Będzie dobrze, raz będzie źle. Brawo. A jednak dobra, próbujesz. Ale ja mam pytanie. Ja się tego nie... Wolę się spodobać łasce Wykopu niż
wylizać Boxdelowi anusa. Niszką, a czym? Podaj przykład. Językiem, a czym? Podaj kurwa, przykład. Masz podaj przykład. Anus. No podaj przykład na radę. Wow! Ale ten Michał schudł dzisiaj! Chyba dobrze wyglądasz, chyba pół Boxdela jest dzisiaj, stop, nie? Czy Michał nie schudł? Schudł, ja mu to mówię prywatnie na przykład, a nie no cały spoko czas na wizji. A czy jest coś złego w poprawianiu swojej sylwetki? Oczywiście, że nie. Tylko ja mówię, że ja mu to mówię prywatnie a i nie muszę publicznie, no to okay, żeby ludzie to słyszeli i mówić cały czas. A jeśli to zrobiłem i prywatnie, i publicznie, a jeśli z Michałem wcześniej wymieniałem na przykład konwersacje dotyczące jego treningów? Ale ja nie pytam, ja nie mówię, że to jest dobre, tylko pytam, nie mówię, że to jest złe, tylko pytam, komu teraz będziesz lizał dupę? O to zapytałem. To było moje pytanie. To dobrze, to ja teraz odbiję piłeczkę. Trzęsiesz się, zestresowałeś się. Mówisz, że publicznie do takich rzeczy dochodziło, a prywatnie robisz co innego, to jak na przykład odbijesz piłeczkę do sprawy, która miała miejsce w twojej konfrontacji z hejterem, a potem jedliście wspólnie hot dogi na stacji benzynowej? Masz dowód, że... A teraz wiem od tak osób, które były bardzo blisko. A teraz zdejmij słuchawkę. Teraz zdejmij słuchawkę i rozmawiaj ze mną bez słuchawki. Ale nie, zdejmij słuchawkę. Ja mam, ale doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Bo dostajesz info na słuchaweczkę, co masz mówić. Doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli, okej, jeżeli jadłem hot doga z hejterem na stacji, to tracę lewą, tracę prawą rękę, tracę lewą nogę, tracę kurwa prawą nogę. Jeżeli jedliśmy na stacji, tak, tracę wszystkie kończyny i odchodzę z federacji. Jeżeli z hejterem jadłem hot doga na stacji. Ale wiecie co, ale to tutaj... Stop, nie mam takiego dowodu, przyznaję, że może tak nie było. Natomiast... I dziękuję. Pomawia. Natomiast na stacji... Nie, nie, przyznaję to od razu. 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi. Pomawianie przez 100 tysięcy ludzi. Dziękuję. Nie, stop. To teraz powodu słuchaj. Natomiast stałeś i rozmawiałeś, bo na to są dowody. Ale ja nie gadam z tym pomawiaczu. No dobrze. Wiesz, co by ci Denis powiedział za takie coś, co nie jest w więzieniu? Nie interesuje mnie ta opinia. Nie interesuje mnie ta opinia. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Też jakby twierdzisz, że nie odnosisz się do tego, a teraz poruszasz ten temat, jak odbijesz pieczkę. Pomówiłeś tak, no, mnie. Trzymajmy się. No, jesteś hamem. Przyznałem się do tego, że nie mam dowodu na jedzenie hot dogów. Jesteś hamem. To jest niegrzeczne. Pomawiacz. Ja mam tylko jeszcze pytanie do Natana. Pomawiacz. Skoro mówisz... Pomawiacz. Pomawiacz. Jest. Uważam, że wszyscy trochę jesteście fałszywi. Wszyscy, nie? Dawaj. Ale kto to mówi? Czemu mówisz od razu? Czemu w tej sytuacji uważam, bo zadajesz takie pytanie, co będziecie teraz robić, jak Boxdela nie ma? A powiedz mi, gdzie jest teraz Boxdel? Pewnie pracuje gdzieś. I robi coś jeszcze w Fame. Jeszcze chyba nie ma jakby... A nie jest pokoju? Panowie. Ale mówię, jeżeli nie ma go Sylwestrze na wizji w programie. O to mi chodzi. Przecież jest obok. Jest na wizji, jest przed kamerą? Panowie, temat Michała... Michał, czekaj, może tutaj jest? Gdzie jest schowany ten Michał? Nie ma Michała, no tylko łysą glacę zobaczyłem. Panowie... Greg z Twittera kontra Polak. I tutaj moje pytanie, Amadeusz, jest do ciebie. Dlaczego nie doszło do skutku wasza czwarta walka? Dlaczego się nie bijecie? Ja dostałem ofertę oficjalnie. Mam pozwolenie od Rafała Pasternaka, że mogę z tą jechać i mówić oficjalnie, że obsrał portale, bo zadzwoniono, zaproponowano mu, a sam męczył o walkę ze mną. No ale jak dostał warunki, że walczymy o całą garę. No czyli i... chodzicie all in? Tak, wchodzimy all in po prostu. Mamy no, telefon dobra od Adriana Polaka. Powiedz mi tylko na to, że ty wyłożysz całą tak, garę. Tak, wyzłożę całą garę, całą garę. To nie słyszałem tego, nie słyszałem tego. Ale dobrze, no czyli ty dajesz całą i Adrian daje całą, a nie ty wyrównujesz tak, do jego garzy. Nie, nie, bo... Czyli ty chcesz wyrównać. To jest jak w pokerze. Okej. Wydaje się, wchodzę all in. Kurwa, wariacie! I patrz, no ale czego ty nie rozumiesz, że jeśli ja jakbym... Ja na... To bij się skoro. Ale generalnie... No to będę się Adrian, bił skoro. Cię... To jest normalne, jak jesteś w pokerze, patrz. Tak, ja mam się milion żetonów, ktoś ma 100 tysięcy, ty masz milion. Tak. To, dobra. To tu wychodzi ten. Dobra. To może po prostu... A reszta wraca do mnie. Bo ty, Adrianie, masz szansę ugrać dwa razy tyle. Tak samo Ferrari nie ma szansy ugrać, nie wiem, 2 milionów, gdyby miał każdy milion. Dobra. Może ugrać 100 tysięcy. Jeżeli... Dokładnie. No. Jest... No co? Dobra, a jeżeli sponsor na przykład wyrówna tą garzę i będzie taka akcja, że ja... No ja właśnie o to czyli mi chodzi. O to chodzi. O to chodzi Mateuszowi, żeby... wyłącznie Olin. Żeby po prostu jeden dał, załóżmy, pół miliona i drugi pół miliona. Jeden daje tyle samo, co drugi. No tak. Czyli no co, panowie, czyli w coś takiego wchodzicie, tak? Jeden i drugi. Też jestem za tym, żeby, wiesz, żeby tak było. Ale ogólnie... Takie? Nie do końca przekonujące. Jestem za tym, ale jak będę rozmawiał z Rafałem, to jednak nie. Ale tak, nie ma problemu. Kto, kurwa, założy za niego pieniądze, no właśnie, jeszcze je przegra. Podobno była sytuacja, w której Adrian otrzymał podwyżkę na walkę z Amadeuszem w wysokości 80% swojego kontraktu, czyli to była i tak duża podwyżka. Czyli prawie dwa razy tyle. Ale stop, no. Ale po tej podwyżce, i tutaj możesz
się do tego odnieść. Jeszcze Adrian zażądał podwyżki 100%, także tutaj... Nie, o takie mamy informacje. On tam walczy z Ferrarim jak mi, kurwa... Ej, nawet banka mnie oszukuje. Słuchajcie, Baranów przewagali do zera, kurwa! Adrian, jaka jest twoja odpowiedź na te informacje? Mówiłem, że tak było. To pierwsze, nie 80, tylko 60%, a poza tym jak tego, kurwa, ogolić do zera? On ma nie dostać ani złotówki. Mateusz Grzybica, a Mateusz, kurwa, Ferrari mają, kurwa, wyjść ogołoceni do zera z tej walki. Okej, dobra, a teraz to ja teraz mam to pytanie. Adrian, jak to pieniądze, to ty, kurwa, Adrian, po prostu je stracisz. Ty byłeś pazerny zawsze na moją bułę, to teraz moja kolej, jajce, pazerny na twoją bułę, kurwa, walczymy o całą bułę. Jedno pytanie, to jest to, bo chytry traci dwa razy i nie masz walki. Jedno pytanie. To dobrze, ale kurwa, to już Grega. To kurwa jest. Dobra, bo to powiesz za to, że walczymy, kurwa, za darmo. Ale jak za darmo? Za darmo, jak? Kurwa, i ty, nikt nie dostaje. Zawalczysz za darmo, bo przegrasz, to oddasz mi wszystkie pieniądze. Więc zgadzam się. Zawalczysz za darmo. Posłuchaj, ty nie walczysz. A jak bardzo chcesz, to przecież możesz zadzwonić do Rafała i powiedzieć: Rafał, ja chcę walczyć za darmo. Ale dobra, albo za 300% mojego wynagrodzenia. Ja mam to za darmo. Ja mam, on chce dać 200 do puli i ty 200. I wtedy walczyć o wszystko. Czemu to ci nie pasuje? No bo to jest takie jednak, chcę znać ten powód. Czemu to ci nie pasuje? Bo pan Kleks ma nic nie zarobić. Ja tam chcę, kurwa, wyjść. Czyli jedyna opcja to jest taka, bo federacja ci nie chce podwyżyć, to jedyne, że się znajdzie zamiast... jakiś ekstra sponsor, no to trudno, na tą, no to nie walkę, który walki, dorzuci, kurwa, tą brakującą show, kwotę, albo nie? Albo robimy, znowu, kurwa, ale... krwawe show, robimy krwawe show i kurwa, rozpierdalamy te internety, kurwa. Wiem, że wszyscy tego chcą, trzeba zakończyć to z przytupem, kurwa. Jeden wygrywa wszystko, ja drugi zachodzi z liczem. Błąd. No. Że powiedziałem, że chcę zobaczyć że powiedziałem, że chcę zobaczyć, że wchodzimy o link. Mogę powiedzieć, halo, że wykładamy po 250 tysięcy na przykład, i byśmy się teraz bili. A Madi, to była twoja propozycja, że wykładam, że mam cały hajs wyłożyć, więc już się tym nie zapój. Moje kronowisko jest ostateczne i jedyne, wariacze. Ale jak ziomek obok ma złotówkę, ty wsadzasz milion, ma złotówkę, to to fajnie musi dołożyć to! To fajnie niech dołoży tą resztę! No to musisz... No dobra, mamy rozwiązanie! Mamy rozwiązanie! No, jest jakieś? Tak. Adrian musi sobie znaleźć sponsora, który wyrówna garze. I wtedy jak wyrówna garze, to będzie się... No dobra, Sywek, powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, że zniszczyłeś w sumie życie Boxdelowi? Mimo, że tak naprawdę nic nie zrobił, a dzięki tobie spotkał go taki lincz publiczny, który w sumie jest nieadekwatny do czynu, który zrobił. Jak się czujesz z tym, że w sumie zniszczyłeś mu całe jego życie? Dobrze. Po pierwsze, dlaczego uważasz, że zniszczyłem, skoro dalej nie zaszły jakieś duże zmiany w jego życiu? Wiadomo, wizerunkowo jakoś to odczuł. Natomiast czy coś w moim materiale, czy ty coś zauważyłaś, żeby nie było zgodnego z prawdą? Nie mówię, że był niezgodny. Natomiast czy uważasz, że to jak przedstawiłeś całą sprawę, bo nie chodzi tu ale o sam czy przedstawiłem czyn, coś o to, źle w tej sprawie? Chodzi o narrację, którą nadałeś temu, że postawiłeś Boxdela na równi z osobą, która faktycznie mogła się dokonać, dopuścić czynu przestępczego i że przez to Boxdela spotkał lincz publiczny, który nie był adekwatny do tego, co Boxdel zrobił. Nie uważasz, że to jest nie fair względem chłopaka, którego uważałeś za swojego kolegę? Mogę już odpowiedzieć? Który uważał ciebie za kolegę? W którym momencie wrzuciłem Boxdela, w sensie, że go zestawiłem, że to jest jeden do jednego ta sama sytuacja, że on na przykład robił dokładnie to, co Stewart. Czy ty uważasz, że gdy dziewczyna do mnie pisze na przykład, nie, i mówi, Boxdel też robił takie rzeczy i mi daje screeny, to ja mam powiedzieć, słuchaj, ja mogę o Stewarcie, wiesz, z Boxdelem mi łączą koneksje biznesowe, więc muszę tutaj odpuścić akurat, żeby sobie nie nabruździć w relacjach biznesowych. No, nie mógłbym chyba sobie spojrzeć w lustro. Czego byś oczekiwała? Żebym na Boxdela zrobił dedykowany film, oddzielny? Jak byś na moim miejscu się zachował? Masz opcję A. Powiedz dziewczynie, no dobra, o Stewarcie mogę, ale o Boxdelu nie, bo kolega, wiesz. Jak byś to ugrała? Zaraz ci powiem, czy dla ciebie to samo jest spotkanie się 20-parolatka z... Szanowni, rozmawialiśmy na ten temat, tak. Dzisiaj nie dyskutujemy do końca. Ale nie, końca... bardzo chętnie. Czemu Boxdel nie ma do mnie pretensji? Dlaczego publicznie mówisz, że luz i tak dalej. I tu stawiamy tak, kropkę. Kończąc tutaj, to ja nie uważam, że zniszczyłem Michałowi życie, bo wiem, jak on teraz na to wszystko patrzy i jak ta sytuacja wygląda nie
prawdziwie, a nie oficjalnie. Amadi, jeszcze tak a propos twoich przyszłych rywali, dosłownie teraz mi wpadło to. Tomasz Adamek jest teraz w fejmie. Ty kiedyś chciałeś tego starcia. No to może po lutym będzie, ale nie, bo jest jeden problem. Przecież Tomek nie chce walczyć w MMA. Bo wiesz, Tomek na przykład ogląda zawodnika MMA, czy tam amatora w MMA, siedzi na trybunach i się z niego śmieje, że o, tylko cepy, wiesz. Fajnie, śmiejesz się, no to wyjdź z nim. A nie, to ja nie wyjdę, nie w MMA. Niby krytykuje, ale sam ryzyka nie podejmie. Może tylko gwiazda żyć w słowach, jednak Tomek jest no, wybitnym sportowcem, więc którego bardzo szanuję, więc nie wyobrażam sobie mu ubliżać, nie? Ale w gips się pcha. Moim zdaniem jest dziwne, że taki też szacunek wiadomo do sportowca Tomasza Adamka, ale przychodzi na emeryturę, nie? Bokser, bo to jest bokser, prawda? Tak. To dlaczego, jeżeli idzie do frików, bo przecież nie za pieniądze, tak powiedział, nie za pieniądze idzie do frików, nie? Czy tak powiedział? Tak, nie, słyszałem. Nie, no gdzie? Tomek ma dużo kasy. Nie, Tomek ma, ale Tomek tak, to Tomek dlaczego na nie pewno... chce się sprawdzić w innej płaszczyźnie z ludźmi, z których się na przykład śmieje? I bo jest bokserem i powiedział, że się będzie bił w boksie. No to dziwne, idzie tak na emeryturę, to niech coś nowego spróbuje, a nie po prostu, żeby jeszcze chce nabić wygranej kasy. Tak, ale ja tutaj powiem ci szczerze, bardziej skłaniam się tutaj w stronę Natana, ponieważ bardzo często jest tak, że przychodzi zawodowiec utytułowany i jeszcze on mówi, że nie, ja się biję tylko w tym i w tym. Przecież to jest oczywiste, że Tomek Adamek, mistrz świata w boksie, jeżeli zawalczy z kimś w boksie, z jakimś freakiem, to ta walka nie ma sensu. To prawda. Właśnie, tak. Ja byłem kilku treningach u trenera Roszkiewicza, jeżeli chodzi o zapasy. Może na miesiąc jeszcze tego nie robiłem, ja bym mógł Tomasza Adamka położyć od razu i udusić. Ale nie, ja uważam, że to co mówi Natan, to jest prawda. W stójce nie mam szans, ale jestem w stanie udusić Tomka Adamka. I z pełną odpowiedzialnością słów, z ręką na sercu mówię. Ja jestem w stanie udusić Tomka Adamka. No z kim ja jestem, czekam, Tomasz. Słuchajcie. Tomasz. Ja słyszałem o historiach z warszawskiego klubu, gdzie trenował bardzo utytułowany pięściarz, który miał się pojawić we frikach i słyszałem historię, że był obijany przez frików w formule MMA. Pewnie przeze mnie. Tam, ale kto? Ktoś tam tak, też. Diablo? To sobie tutaj dopisujcie historię. Diablo, ja ci powiem tak, on chodził do nas na salę i tańcula powinien, kurczę, dziękować Bogu, że nie wyszedł z nim do oktagonu, bo możliwe, że byłby kaleką, nie? Okay, i tak stary, już schorowany człowiek jest. Wszystkiego dobrego, dziękujemy.